miasta województwa śląskiego pomogą mieszkańcom w zakupie węgla. Do 10 listopada w Świętochłowicach można wypełniać ankietę zapotrzebowania na surowiec, która ma wstępnie wykazać, jak wielu mieszkańców jest zainteresowanych zakupem za pośrednictwem miasta. Szczegółowe informacje pojawią się po przeanalizowaniu ankiet. Ankiety można składać osobiście w Urzędzie Miejskim bądź elektronicznie za pomocą specjalnego dedykowanego maila. Na ten moment to zainteresowanie jest bardzo dużo. Wciąż przychodzą mieszkańcy jeszcze dopytywać o możliwości wypełnienia wniosku, dzwonią do urzędu, ale też tych ankiet coraz więcej spływa. Na ten moment to już jest kilkadziesiąt złożonych ankiet. Co ważne, w zależności od kształtu i skali tego zapotrzebowania, my jako gmina będziemy decydować o tym, w jakiej formie będziemy ten węgiel dystrybuować. Do dystrybucji węgla przygotowują się również Siemianowice Śląskie, które prawdopodobnie jeszcze w tym tygodniu będą mogły ogłosić, w jaki sposób będzie wyglądało to w mieście. Dziś jeszcze urząd czeka na umowę i wskazanie, która z kilku firm wyznaczonych przez ministerstwo będzie operatorem. Na podstawie tej umowy będzie możliwe z kolei zawarcie umowy z dostawcą węgla. Na chwilę obecną mogę powiedzieć, że ponad 150 osób zgłosiło się na tym pierwszym etapie naszego sondowania, o które wnosił wojewoda śląski. 150 osób, które wyraziło chęć zakupu tego węgla. Na chwilę obecną ta pierwsza transza ma wynieść 1,5 tony na jedno gospodarstwo domowe. Przygotowujemy to logistycznie w ten sposób, że tworzymy grupy cotygodniowe do dostaw takich węglowych. Na chwilę obecną mieszkańcy składają już wnioski wyrażające jednocześnie chęć zakupu tego węgla. Bez pomocy nie pozostaną też mieszkańcy Rudy Śląskiej. Miasto we współpracy z Hutą Pokój wesprze ich w zakupie węgla, ale o szczegółach jeszcze zbyt wcześnie, aby mówić. Niemniej i tam zainteresowani Rudzianie o wnioski już pytają w urzędzie. W Rudzie Śląskiej bardzo dużo jest takich mieszkańców. Wiemy to na przykład po liczbie osób składających wniosek o dofinansowanie w ośrodku pomocy, więc to też będzie jeden z elementów potrzebny do tego, żeby uzyskać pomoc w zakupie węgla. Bo to właśnie mieszkańcy, którzy otrzymali dodatek węglowy w wysokości 3000 zł, mogą zakupić go przy udziale miasta. Ale także ci, którzy nie wystąpili o wypłatę świadczenia, jednak są uprawnieni do jego otrzymania. Jak przewiduje ustawa, samorządy będą kupować surowiec po 1500 zł za tonę, a mieszkańcy nie zapłacą za niego więcej niż 2000 zł. Wchodzą jak do siebie i kradną co popadnie. Plaga kradzieży na terenie dawnej kopalni KWK Mysłowice trwa, ale złodzieje są coraz bardziej bezczelni. Przychodzą nawet w biały dzień, nie przejmują się, że jest tu monitoring i ochrona, mówią nam anonimowi świadkowie. No jak jest? Tutaj to policja, straż miejska to niby jeżdżą, ale oni się tu chyba boją przyjeżdżać. Widzi pan, jak to wszystko wygląda. Co dało się ukraść lepszego, to już pokradzione. Jeszcze można tutaj jeszcze coś wyhabić, no to chodzą w biały dzień jawnie i niczego się tam nie obawiają. Kamery, co były pozakładane czy oświetlenia, to notorycznie wytłukają, niszczą, dewastują. Firmy elektryczne tutaj jeżdżą, naprawiają te na okrągło, ale to co widać, to widać gołym okiem. W ostatnich dniach też kradzież kolejna. Tak, w ostatnim dniu kradzież. Firma robiąca wykopy pozostawiła na weekend pełny zbiornik tej dużej kopary, 200 litrów zniknęło. Policja była, spisała, ale czy znajdą? Ciężko powiedzieć. Tereny dawnej kopalni KWK Mysłowice to wręcz raj dla złodziei. Znajduje się tu przede wszystkim mnóstwo metalowych elementów, które ci sprzedają na złom. Zjawisko jednak postępuje, bo w ostatnich dniach złodzieje ukradli nawet kamery monitoringu i uszkodzili światłowody. Na początku roku nie było takiego po prostu wandalizmu, złodziejstwa na tym terenie, jak teraz po prostu w październiku. W październiku doszło do uszkodzenia monitoringu, wraz z kamerami, z oświetleniem głównego kabla energetycznego nawet w trzech miejscach. Nowe kamery zostały już zainstalowane. Właścicielem terenów jest miasto. Prezydent Mysłowic Dariusz Wójtowicz czuje się już bezsilny i poprosił o wsparcie policjantów Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Złodziei, którzy grasują na terenie kopalni, nazywa wprost
to zorganizowana grupa przestępcza. Ludzie, którzy na terenie kopalni grasują, są to niebezpieczne osoby, są to przestępcy. Pracownicy firm ochroniarskich opowiadają, że dochodziło tam już w wcześniejszych latach do takich sytuacji, że potrafiono przywiązać do samochodu człowieka z firmy ochroniarskiej i ciągnąć go po tych kamieniach, żeby pokazać innym, że nie warto chronić majątku kopalni. Gdy dochodzi do kradzieży, sprawa jest zgłaszana na policję. Często jednak przestępstwo odkrywane jest na drugi dzień, a wtedy szansa na wykrycie sprawcy spada. Ze strony policji są tam kierowane patrole w codziennej służbie. Są tam również kierowane dodatkowe siły z oddziałów prewencji policji w Katowicach. Podejmowane są interwencje na bieżąco. W tym roku zostało tam podjętych 15 interwencji. Utrata majątku to nie jedyny problem związany z kradzieżami. 2 lata temu zawalił się tam dach dawnej sortowni, najprawdopodobniej z powodu wycinania kolejnych elementów budynku przez złodziei. Ze sporymi utrudnieniami musieli się dziś liczyć pasażerowie komunikacji miejskiej w regionie. W nocy Zarząd Transportu Metropolitalnego poinformował, że wypadają niektóre kursy m.in. w Katowicach czy Tarnowskich Górach. Problemy dotyczyły łącznie 15 linii. Problemy mogą pojawiać się nadal, bo są związane z brakiem kierowców u miejskich przewoźników, a także firmą A21, która miała obsługiwać linię. To wszystko zależy od tego, jak będzie szła rekrutacja m.in. PKM-om na nowych kierowców. Ten problem jest ogólnopolski, to nie tylko w metropolii. Także liczymy na to, że te niedogodności jak najszybciej się skończą. Naszym pasażerom, prosimy pasażerów o to, żeby zaglądali na naszą stronę ZTM Info do systemu dynamicznej informacji pasażerskiej. Tam zawsze zamieszczamy te informacje o zakłóceniach i o wypadających kursach. Dziś Zarząd Transportu Metropolitalnego poinformował, że ma już firmy przewozowe, które będą obsługiwać linię 672, która dziś wypadła z rozkładu. Zastępstwo na razie jest do 2 grudnia. Na pozostałych 14 liniach mogą jednak w najbliższych dniach nadal wypadać kursy. Takie informacje ZTM będzie przekazywał na bieżąco na profilu facebookowym ZTM Info. Jeśli ktoś chce załatwić paszport, to w tym tygodniu będzie miał z tym problem. Na internecie przeczytaliśmy, że do 12 albo do 14 nawet było napisane, więc przyjechaliśmy, że może się uda, ale trudno. Petentów nie brakuje, przychodzą nawet z tak nieaktualnymi już dokumentami. Myśmy jeździli do Wielkiej Brytanii na dowód osobisty, ale że wyszli z Unii, to trzeba teraz na paszport, a dzieci mamy za granicą. Już od początku tygodnia są ograniczenia w obsłudze w punktach, oddziałach i delegaturach paszportowych. Jednak największe utrudnienia będą w najbliższych dniach. W dniach 9 i 10 listopada nie będzie możliwości ani złożenia wniosku paszportowego, ani też odbioru paszportu. My bardzo przepraszamy naszych klientów za te niedogodności. Niestety wprowadzenie nowego rejestru wiąże się z tym, że trzeba zatrzymać cały system i wprowadzić go na nowo. To ogólnopolska zmiana w rejestrze dokumentów paszportowych, która ma usprawnić obsługę. Wniosek nie będzie już papierowy, a wnioskujący o paszport będą składali podpis na specjalnym urządzeniu. Tutaj wszystko będzie się wirtualnie odbywać, ale to poświadczenie danych osobowych musi być niestety osobiście przez klienta naszego złożone. Wszystko ma wrócić do normy po długim weekendzie od 14 listopada. To nie będzie polska złota jesień dla szpitali powiatowych w województwie śląskim. Już wkrótce może okazać się, że poczekalnie będą świecić pustkami, a w mniej optymistycznym scenariuszu ich drzwi zostaną całkowicie zamknięte. Wszystko za sprawą wprowadzonych niedawno przez rząd zmian w przepisach dotyczących wzrostu wynagrodzeń, a także wskutek rosnących kosztów bieżących wynikających z inflacji. Dyrektorzy placówek przyznają wprost, pieniędzy brakuje. Podwyżki zostały ustalone na stałym poziomie, a Narodowy Fundusz Zdrowia podwyższenie kontraktu uzależnił od tego, w jakim stopniu wyrealizujemy kontrakt. To jest pierwsza nierówność i niespójność, jeśli chodzi o sposób finansowania podwyżek ustawowych narzuconych w ochronie zdrowia. Należy też zwrócić uwagę, że podwyżki dotyczą grupy pracowników. Jest grupa pracowników, która została pozostawiona poza ustawą, ale ich roszczenia też są. To głównie lekarze, czyli grupa zawodowa zarabiająca najwięcej, której podwyżki pochłaniają także najwięcej środków. Dyrekcja placówki przyznaje, że nie może pozostać bez odzewu na ich oczekiwania, bo tak naprawdę to od lekarzy w dużej mierze zależy, czy szpital będzie przyjmował kolejnych pacjentów.
Równie trudna sytuacja dotyka szpitala w Świętochłowicach, któremu na same wypłaty wynagrodzenia dla pracowników brakuje miesięcznie kilkuset tysięcy złotych. Formy działalności szpitali powiatowych to zarówno samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, jak też spółki prawa handlowego, więc przekazywanie środków tylko na wynagrodzenia, a większość szpitali tak dzisiaj robi, że właśnie płacimy wynagrodzenia zarówno te z umów o pracę, czy z umów cywilnoprawnych, natomiast no, cierpią na tym nasi kontrahenci. Szpitali nie stać, aby płacić wszystkich swoich zobowiązań, tak jak mówimy. Czasami brakuje na wypłaty, a czasami też brakuje dla kontrahentów na przykład za dostawy czy usługi. Dlatego szpitale powiatowe zrzeszone w Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego ogłaszają akcję informacyjną Czarną Polską Jesień. Ta ma zwrócić uwagę na sytuację finansową placówek, a przede wszystkim skłonić Ministerstwo Zdrowia do podjęcia rozmów z ich przedstawicielami. Powstała również petycja o wzrost wyceny świadczeń, pod którą pracownicy mogą się podpisywać. Nie ograniczamy przyjęć. Będziemy starali się je robić w miarę jak najwięcej, jak wytrzyma na to nasz personel, no trudno powiedzieć. Natomiast no, oczekujemy przede wszystkim poprzez tą akcję informacyjną podjęcia z nami rozmów w tym temacie. Chyba że ministerstwo ma innego rodzaju plany w stosunku do szpitali, a szczególnie do szpitali powiatowych pierwszego i drugiego stopnia zabezpieczenia. Będących najbliżej lokalnych społeczności. W ramach akcji pacjenci mogą zobaczyć w oknach i na korytarzach placówek czarne kartki i plakaty informujące o prowadzonej akcji. Chodzi o to, by dotarła ona do największej liczby odbiorców i uświadomiła społeczeństwu, jak szerokiej skali jest problem. Do świąt jeszcze trochę czasu, ale miasta już przygotowują atrakcje dla mieszkańców. Na razie najbardziej zaawansowane prace nad jarmarkiem prowadzą Katowice. Specjalna kolejka, ekspres polarny, który będzie woził dzieci, będzie karuzela, będzie koło młyna, które w ubiegłym roku rzeczywiście cieszyło się ogromną popularnością wśród mieszkańców Katowic. Taką tegoroczną, wyjątkową atrakcją będzie mini park świateł. Niektórzy mogą być zdziwieni, że miasto z jednej strony wprowadza oszczędności w postaci wygaszania oświetlenia ulic, budynków, kościołów czy pomników, a z drugiej strony przygotowuje świetlne atrakcje. Zorganizowany był konkurs i na kilka lat został wybrany organizator tego jarmarku, w związku z czym to nie jest tak, że my możemy z dnia na dzień podjąć decyzję o tym, że takiego jarmarku nie organizujemy. Organizujemy go w związku z tym, dużą wagę przywiązujemy do tego, jak wyglądają kwestie zużycia energii elektrycznej. Katowice zrezygnowały z wypożyczenia instalacji świątecznych od firm zewnętrznych. Inne miasta mają podobne podejście. Nie chcemy rezygnować z takich elementów jak na przykład oświetlenie świąteczne. Ono pojawi się w Bytomiu tradycyjnie na początku grudnia. Niemniej jednak będzie go mniej niż planowaliśmy w pierwszej kolejności. Chcielibyśmy, żeby tradycyjna choinka stanęła na rynku i żeby stanęły też choinki w dzielnicach. Święta będą też w niektórych miastach krótsze. Jarmark bożonarodzeniowy w Chorzowie odbywa się co roku. Mieszkańcy są do niego tak dosyć mocno przyzwyczajeni. Dlatego w tym roku też odbędzie się on. Nie będzie za bardzo ograniczony, ale będzie trwać tylko 3 dni. Będzie po prostu krótszy. Już pandemia przyzwyczaiła miasta do oszczędzania. Teraz muszą wrócić do zaciskania pasa, choć święta się z tym nie kojarzą. Nie wszędzie też będzie te oszczędności widać, bo na katowickim rynku jarmark zacznie się już 18 listopada i potrwa prawie 2 miesiące.